Siema wszystkim, z tej strony Souli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić bardzo dużą ilość expa, więc jeżeli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Jeżeli już to zrobiliście, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie, wpisujemy go, jeżeli was załaduje na mapkę, to podchodzimy sobie do tego miejsca, klikamy sobie tutaj E, usuwamy wszystko i wpisujemy sobie Souli. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, klikamy sobie potwierdź i możemy już sobie stąd wyjść, więc idziemy sobie do tego miejsca. I od razu strzelamy sobie do clear, bo później będzie nam to potrzebne. Więc co musimy teraz zrobić? Jak widzicie, te małe automaty są w tym miejscu. Podchodzimy sobie do nich i musimy zbudować 3x2. Tak ja teraz buduję. No i w tym miejscu będzie pierwszy przycisk, klikamy sobie na niego E i już nas teleportuje, już dostajemy expa. Podchodzimy sobie teraz do drugiego miejsca, które tam będzie. Musimy poczekać, aż to przestanie. Więc czekamy. Już przestało. O, jeszcze nie, więc musimy poczekać po prostu, aż to się skończy. I w tym miejscu jest kolejny przycisk. Jak widzicie, klikam sobie go E. Jak widzicie, dostałem kolejny level, klikam sobie i tutaj także dostajemy kolejnego expa. Dobra, jeżeli już to kliknęliśmy, to możemy sobie podejść do kolejnego miejsca, w którym dostajemy także expa. Jak widzicie, ta mapka dosyć dużo daje. Wy możecie dostać jeszcze więcej, pamiętajcie o tym, po prostu idziemy sobie do lamy. Jeżeli dotrzemy już do lamy, musimy sobie teraz przejść tam na samą górę do tej głowy, więc w tym celu bierzemy sobie grappler i po prostu tam wchodzimy. I w tym miejscu także będzie kolejny przycisk, klikamy sobie na niego E i dostajemy już tutaj expa. Więc idziemy sobie do kolejnego miejsca. I kolejne miejsce będzie po prostu na budce, więc idziemy sobie do budki. I tu musimy zbudować 10 podłóg w prawo, czyli w tamtą stronę. I teraz 10 w lewo. Jak widzicie, już, jeżeli tutaj jesteśmy, chyba coś pomyliłem, bo powinien tutaj być przycisk, więc ja sobie jeszcze raz sprawdzę, czy na pewno wszystko dobrze zrobiłem. O, jedną po prostu podłogę za mało dałem, więc w tym miejscu będzie przycisk, klikamy sobie na niego E i także tutaj dostajemy expa. Więc idziemy sobie do kolejnego miejsca i dlatego wam kazałem wyczyścić to clear, ponieważ przejdziemy sobie do kolejnego. Więc idziemy sobie dosłownie za ten przycisk clear i w tym miejscu także będzie kolejny exp. Więc musimy sobie tutaj zatańczyć i powinno nas przeteleportować już tutaj od razu. Nie wiem, dlaczego nie teleportuje. O, przeteleportowało mnie. Jeżeli już to przeteleportuje was, to znowu będziecie dostawać expa. I idziemy sobie także do kolejnego miejsca. I będzie taki miś tutaj z tyłu i musimy sobie po prostu do niego podejść. I na nim sobie klikamy E i także dostaniemy expa. Jak widzicie, dostajemy. Możemy sobie teraz przejść do kolejnej lokacji, lecz mogła być ona usunięta, lecz po prostu przejdę, żeby sprawdzić. I będzie tam kilka, jeżeli jeszcze nie została usunięta, więc wam je pokażę. Wchodzimy sobie teraz na górę. I w tym miejscu będziemy mieli kolejne miejsce, w którym musimy zatańczyć, więc tańczymy sobie tutaj. I także nas teleportuje. Przechodzimy sobie teraz do kolejnego miejsca, które będzie tam dokładnie kolejne na tym tronie i to będzie już ostatnie, które wam dzisiaj pokażę. W sumie tam dwa są, więc pokażę wam jeszcze dwa. Więc idziemy sobie tam z powrotem. I pamiętajcie, że te mapki możecie włączać co chwilę, więc jeżeli już zrobicie wszystkie te przyciski, to możecie włączać te mapki od nowa i znowu wbijać expa. Więc podchodzimy sobie do to miejsce, skakujemy na tą kostkę i w tym miejscu będzie kolejny przycisk. Jeżeli już to zrobiliście, możemy się wrócić do kolejnego przycisku, który tam jest i będzie to oczywiście przycisk za lewą nogą z tyłu, więc pokażę wam, w którym miejscu on jest. Musimy się tam zbudować, żeby nas nie przetepało, więc idziemy sobie za tą nogę dokładnie w tym miejscu. Tutaj i będzie tutaj taka rafa jakby królowa, nie wiem, czy to jest jakieś kryształy. Stajemy sobie tutaj, robimy emotkę i jak widzicie, znowu mnie teleportuje i znowu dostajemy expa. Więc jeżeli to zrobiliście, to będą to wszystkie, które dzisiaj chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku, łapce w górę. No i widzimy się już w kolejnym jutro o godzinie 15:30. Siemano!